Dzień dobry Państwu, redaktor Sławomir Ziemiński. Jesteśmy dzisiaj w dworze Artusa i mamy tutaj gdańskiego noblistę, bo dostał Pan nagrodę. No może Pan powie, jaką nagrodę Pan dostał. Mam nagrodę imienia Heweliusza w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Wyróżnienie miasta Gdańska dla osób, które wnoszą wkład w rozwój nauki na Pomorzu. No Pan jest związany z morzem i z tematyką morską, tak, Panie Profesorze. Tak, z tematyką morską, badam morze od wielu, wielu lat. Zajmuję się głównie przestrzenią morską, bo to mnie interesuje. W jaki sposób ta przestrzeń się w tej chwili zmienia? Nam się wydaje, że morze jest puste, tak nie jest. Okazuje się, że jak zrobiliśmy pierwszą mapę polskiego morza, to tam nie było już miejsca, gdzie by cokolwiek wsadzić. No, takim zmianą jest tworzenie farm wiatrowych. To powoduje, że ta przestrzeń morska przybiera zupełnie inne kształty, niż to wcześniej miało miejsce. Ciasno się robi. Bardzo ciasno, a jeżeli do tego dołożymy jeszcze wydobycie surowców, dołożymy do tego poligony marynarki wojennej, obszary ochrony środowiska. I peryt. Tak, do tego obszary składowania tych substancji chemicznych, tak naprawdę już nie ma miejsca, żeby coś nowego zrobić. Aczkolwiek technologia się zmienia. W tej chwili na przykład powstają farmy pływające, powstają farmy fotowoltaiczne na morzu. Być może to też do nas przyjdzie, ale też musimy pamiętać, że morze jest ekosystemem. Morze jest czymś, co nie może być całkowicie przez nas w tej chwili przekształcane. Tak jak to miało miejsce na przykład w Europie Zachodniej, gdzie wycięto wszystkie lasy, ekosystem się zmienił. No, powiem tak, że specjaliści są różni, bo na przykład w Związku Radzieckim zmieniali bieg rzeki. Oj tak, ale to na dobre im nie wyszło. Nie wyszło. Więc jednak trzeba uważać na ten ekosystem morski, bo on nam bardzo dużo usług daje. Absorbuje CO2, to już nie tylko mówię o rybach, ale o takich sprawach klimatycznych. Powoduje, że ten nasz klimat jest bardziej przewidywalny, lepszy. Więc my naprawdę powinniśmy dbać o to morze. A propos CO2. Pan jest od biznesu też specjalistą. Co Pan sądzi o handlowaniu CO2? Co to jest? O co tu chodzi? To są różne mechanizmy. Czy to jest prawidłowe? Generalnie chodzi o ochronę środowiska. Mechanizmy nie zawsze wypalają. To znaczy, zasada jest słuszna, że jeżeli ktoś wprowadza do środowiska substancje szkodliwe, powinien za to zapłacić. Natomiast w polskim przynajmniej przypadku wyszło jak, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. A mamy płacić bardzo dużo teraz. No, w tej chwili będziemy dużo płacili za CO2, ale to też wynika z tego, że jakby ta nasza transformacja jest troszeczkę zapóźniona. Nie wiem, jak to się wszystko rozwinie, bo patrząc na to, co się dzieje w świecie, wojna i tak dalej, to może się okazać, że pewne rzeczy nie będą do końca realizowane. No tak, ja powiem więcej, bo na przykład Chiny, inne kraje, które nie są w Unii Europejskiej, emitują tego dużo więcej niż my. Co z tego, że my ograniczymy, a oni nie? Tak, ogromne ilości emitują, to prawda. No i dlatego jaki to jest sens? Przyjmujemy to ograniczenie CO2, to w tym momencie powinniśmy dosyć wysokimi cłami obłożyć towary, które są produkowane bez poszanowania tych zasad ekologicznych. No ale to jest na szerszą dyskusję. Panie profesorze, Pan uczy studentów, rozumiem? Tak. Wykłada Pan? Uczę, wykładam. Gdzie? No, w Uniwersytecie Gdańskim. Co by Pan chciał przekazać młodzieży naszej, studentom na przyszłość dzisiaj? Jeśli chodzi o młodych ludzi, oni dokładnie wiedzą, co oni chcą osiągnąć. Już. Mają plany na życie, więc ja bym chciał, żeby oni patrzyli na swoje życie trochę szerzej. Nie tylko jako projekt, taki pięknie zaprogramowany, ale jako na przygodę. Przygodę, którą trzeba fajnie przeżyć. No super. No to dziękuję Panu bardzo i życzę wszystkiego dobrego i dalszej pracy naukowej. Dziękuję serdecznie.